Bonjour! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Bonjour! Wczoraj zwiedziliśmy jarmarki świąteczne w Brukseli. Odwiedziliśmy też centrum i starszą część miasta. A dzisiaj ruszamy, słuchajcie, w stronę Parlamentu Europejskiego. Zobaczymy, jak wygląda stolica Europy, gdzie podejmują się, znaczy same się nie podejmują, ale ludzie podejmują jedne z ważniejszych decyzji dotyczących tu regionu. Tak jest. I jeszcze planujemy odwiedzić Atomium i wypić sobie kawkę na górze, na tarasie widokowej. Także dzisiaj mamy taki dzień zwiedzania, no takich obowiązkowych miejsc w Brukseli. Tak jest. I myślę, że oczywiście zwieńczeniem tego dnia znowu będą jarmarki świąteczne. Oczywiście. Czemu nie korzystać? Vlogmasowy klip. Mijamy właśnie Porte de Halle, brama. Czyli brama Halle. Tak jest. I jest to jakiś, jest łucz. Jest łucznik. No to jest fajne. Jest tutaj muzeum. To jest fajne i jest ogromna wielka brama. Słuchajcie, nie ma tutaj napisane po angielsku, ale mniej więcej coś po francusku zrozumiałem. Można to spojrzeć, w sumie widać to na obrazku, że to była jakby brama wejściowa, wieża wejściowa do miasta, oddzielała Brukselę od okolicznych tutaj wiosek, także żeby wjechać do Brukseli, to wjeżdżało się taką solidną, wielką bramą i wtedy czułeś, że znajdowałeś się w mieście. Teraz przed nami wyłania się Pałac Sprawiedliwości. Monumentalny, ogromny, wielki. To musiało być kiedyś piękne. No. Jak to budowali. Jeśli dobrze widzimy, to tutaj jest winda, którą zaraz wjedziemy i przejdziemy sobie na górę, bo tutaj to nie są schody, tylko takie jakby całkowicie płaskie. Znaczy płaskie. bardzo ciekawa toaleta. Testujesz? Ej, ja nie mam tak łatwo. Gdzie wersja damska? To nie jest wersja damska. O. Ładny płytek. Ładny płytek. Już jak się wysiądzie z windy, to jest super widoczek na miasto i po lewej stronie nawet jacyś kosmici wylądowali. Co to za fajny pomnik na dachu. Mega fajnie to wygląda. No idziemy zwiedzać. Teraz się zorientowaliśmy, że widać nawet Atomium. Jak to jest 10 km prawie stąd. Także uważnie trzeba przyjrzeć. Wow, to jeszcze widok na drugą stronę. Tutaj lepiej widać pałac. No i drugą część miasta. UFO. Kiufo. Taka tam budowa, takie tam rusztowanie. Tu nie widać w ogóle całego czubka, który jest ogromny. To tylko jest brama wejściowa. Zastanawiamy się, czy widzieliśmy większy budynek kiedyś. Już samo wejście, jakie wrażenie robi. Lol. Pierwszy to jest ten kontrowersyjny król. Tak. Czytałam trochę. Chodzimy dalej. To jest hol. Jeszcze nie jest hol. To jest po prostu taki przedsionek. Tu buty można zostawić. O, jakie schody! Będą wielkie. Jaki to rozmiar buta? Wielkie masz to. Ej, naprawdę nieźle. Jak pytałaś mnie, jaką nieruchomość bym chciał, to taką bym chciał. Ale weź to ogrzej. Ale wolałbym trochę większą. Nie chcę nawet zagrzewać tego. Jeden pokój ogrzej, a resztę to chcę mieć taką zimną. Teraz tego tak nie widać, bo pałac jest w remoncie, ale wygląda on tak. Jeszcze jedno spojrzenie i lecimy dalej. Tak się prezentuje pałac w oddaleniu aktualnie. Aktualnie w remoncie.
kontrolę bezpieczeństwa i dostaliśmy właśnie słuchawkę. Tutaj mamy urządzenie, którym będziemy mogli sobie odpalać i skanować dane informacje, żeby przesłuchać informacje w języku polskim, bo jest do wyboru oczywiście. Także tutaj właśnie się próbujemy odnaleźć w tym sprzęcie i idziemy zwiedzać. I chyba Atomium sobie jednak darujemy. No jesteśmy tu w centrum, a Atomium jest tu daleko, poza. Tak. Na pewno byśmy czymś podjechali, ale w sumie to nie mamy wiele czasu, więc może po prostu sobie zostaniemy w centrum. No bo tak, nie wiem. Nie, no na dojazd tak, dwie, dużo czasu zeszło. Półtorej godziny mamy na dojazd, to bo bez sensu. No to na razie jeszcze taki krótki spacer po obiektach parlamentu. A jeszcze co istotne, wstęp do parlamentarium był bezpłatny. Wystarczy albo wcześniej się zarejestrować na stronie internetowej, albo my zrobiliśmy to przy wejściu, bo nie wiedzieliśmy, o której godzinie tutaj dotrzemy i czy jeszcze uda nam się pozwiedzać wnętrze. I nie wiemy jeszcze jak, ale też chyba można jakoś się dostać do sali obrad, żeby ją zobaczyć. Pewnie już nie dzisiaj, bo tutaj też wystawa się zamykała, ale jest chyba taka możliwość. We Vlogmasach wypatrujemy pierwszej gwiazdki, ale tym razem wypatrzyliśmy ich 12. A tutaj jest jeszcze fragment muru berlińskiego. Jak byliśmy w Berlinie 2 albo 3 razy, to chyba jeszcze wtedy nie vlogowaliśmy. Mieszkaliśmy w Szczecinie, no, będzie całkiem niedaleko. I to chyba tutaj można jeszcze wchodzić, zwiedzać, ale do 17. Ostatnie spojrzenie na Europarlament. I lecimy na belgijskie fryty. Mijamy tutaj mega wielkie, chyba czteropasmowe, jednokierunkowe ulice. I wszędzie korporacje jakieś takie. Tak, olbrzymie. Taka dzielnica, dużo wieżowców. Dzielnica korpo. I taka pora, że chyba wszyscy wracają w poniedziałek z pracy. W Belgii cofnęliśmy się trochę w czasie. Mamy tutaj piękną jesień i można sobie jeszcze urać w liściach. A tutaj sygnalizacja świetna na kółkach. Zdecydowanie jedna z fajniejszych reklam, jakie widziałam i doświadczyłam. Bo to było stoisko Samsunga. Huśtawki z takim z widokiem na kamienicę. No co? A lecimy teraz w taki uroczy zakątek. Trafiliśmy w dobre miejsca. Mamy tutaj dwie różne porcje frytek. Tutaj są klasyczne z sosem andaluzyjskim, a tutaj są specjalne, chyba z cebulką i z majonezem. Ja się nawet ubrałam dzisiaj w kolorze frytek. Idealnie się to zgrało. Drodzy Państwo, polecam te frytki, tak jak polecała Miss Belgii 2016. Co prawda nie wiadomo jest jej dalsza historia i wygląda w 2022 roku, bo od tych frytek no, brzuszek pęczynieje, także polecamy, bardzo dobre. A z góry jest taki przepiękny widok na najbliższe uliczki. Trafiliśmy na przepiękny rynek, jest taki magiczny klimacik. Muzyczka ładna. I fujka. Jedna duża i druga mniejsza, chociaż ta mniejsza też jest ogromna. Przyszliśmy tutaj idealnie, bo zostało kilka minut do rozpoczęcia mappingu na tym budynku za nami. Już jest thank you.
mamy nasze goferki z truskawkami, bananami i nutellą urawcia, u mnie z czekoladką, no bosko pachną. Dlaczego? Trebią. No. Oj, to miejsce zauroczyło nas już wcześniej, jak tutaj szliśmy. A teraz zajrzeliśmy do środka i mamy tutaj ciepłe napoje. Czekoladki dostaliśmy, czekoladki i goferki małe. Ale cudownie, cudownie. Do grzanego winka i do grzanego cytrynowego soku. Już wiem, dlaczego dostaliśmy te czekoladki, żeby mnie się nie skrzywiła tu na stałe, jak już wypiję mój pyszny soczek. Myślałam, że to będzie taka ciepła lemoniadka. Po prostu sok z cytryny, który jest odgrzany. Koncentracja. Bardziej niż wino Rafała. O jest. No cóż. To mi się akurat przyda, bo dwóch dni chodzę chora tutaj po Brukseli. Więc mogłam to pierwszego dnia sobie wyserwować. W sumie. Tyle to gorącej czekolady goflów, że tu musi być równowaga zachowana. Próbuję się nie skrzywić. Nie skrzyw się, cześć. Bo się skrzywia. To nic kwaśniejszego nie pijemy od nigdy. Poczęstowałam jeszcze rafcie. Daję w pani. To kwaśnie kilka razy. Jak to jest możliwe? Ale powiem ci, że już na gardło mnie nie boli trochę. Ale to chyba od śmiechu. Ale mi ślinianki pracują. Nie chciała to pobić moją? Próbuję się nie skrzywić. Będę twarda. Tak. Order uśmiechu musisz zrobić. Zobaczymy. Nie pytajcie, ile za to zapłaciliśmy. A spróbuj wypić teraz i się uśmiechasz. Nie możesz się skrzywić. No musisz się uśmiechać cały czas, od razu po wypiję. Uśmiech. Gotowa na człopanko? Wracamy już do hotelu ze Starego Miasta, mam około 3 km i tak człapiemy. Do przodu, ja człapię na boki. Ja mam problem z tą nogą z tyłu. A ja otworzyłem pachwiny i wyglądamy jak takie zombie po mefedronie i tak... Nikt nas nie zaczepi, jesteśmy spokojni. Lecimy już do hotelu, kończymy naszą belgijską przygodę, bo z samego rana mamy samolot, w sensie no nie z samego rana, ale zanim dojedziemy, na lotnisko, na czwartej musimy stać. To się musimy zerwać raniutko. A jest starsze dzieło. Tak jest, tak, że już teraz idziemy sobie odpoczywać, spakować się. To były mega intensywne, no tak naprawdę dwa dni, bo ten pierwszy dzień mieliśmy być już na miejscu wcześniej i korzystać, ale mieliśmy opóźnienie 7-godzinne lotu. Niby 4 dni, ale wyszło tak naprawdę 2 dni. Zwiedzania pełnodzienne. Ale nadrobiliśmy tak. Dużo się działo, wykorzystaliśmy na maksa. No i było super, naprawdę super, tylko teraz już nas męczy trochę ilość kroków i choroba jednak, bo mnie rozłożyło już w zasadzie na samym początku wyjazdu. Także teraz padnę pod kuderkę.